Hej, czołem. Pewnie już niektórzy z Was wiedzą, a niektórzy jeszcze nie wiedzą, ale Polska rozpoczęła rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. No tak poinformował przynajmniej nasz kochany minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej na Twitterze. I zaraz sobie przeczytamy po prostu, jak jest realizowana ta strategia obrony i odstraszania. I oczywiście też tutaj umieszczę zdjęcia. Nie wiem, czy te zdjęcia nadal są, bo niestety, ale ministerstwo ma w zwyczaju coś dawać, a później usuwać te zdjęcia, no ale jakoś to zapisałem już te zdjęcia, także będę mógł je tutaj sobie udostępnić. Zobaczycie, jak wygląda ta strategia obrony i odstraszania, ale co dokładnie napisał Mariusz Błaszczak. Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczone na granicy z obwodem kaliningradzkim. No i pięknie, mamy tutaj tą strategię odstraszania i obrony, ale jak ona w praktyce wygląda? Czy ona się sprawdzi? Czy takie odstraszanie zaporami i obrona tymi zaporami to jest coś, co rzeczywiście przyniesie jakiś skutek? No do tej pory myślałem, że pan Mariusz Błaszczak jest po prostu zwykłym historykiem, który przez całe swoje życie pracą się nie zhańbił, bo umówmy się, że praca to nie jest pierdzenie w stołek na urzędniczych stanowiskach od początku swojej kariery. Czy tam teraz w Sejmie, czy tam jako minister, czy poseł, czy jakiś tam urzędnik państwowy i tak dalej. No to nie jest do końca praca. Zresztą sami wiecie, że czy to jest praca, czy nie praca, to możecie napisać w komentarzu, czy według Was zasiadanie na jakichś urzędniczych stanowiskach, wysokich oczywiście, bo wiadomo, pani urzędniczka tam jeszcze coś w zwykłym urzędzie musi zrobić, kawką zapić i tak dalej, nie? No ale okej. Jednak okazało się, że pan Mariusz Błaszczak jest genialnym strategiem i taktykiem. Ale jak, dlaczego? Dlaczego tak myślę w ogóle? Bo też spłynęło dużo, jakaś tam fala tutaj negatywnych komentarzy na temat tego, że pan Mariusz buduje jakieś umocnienia na granicy z Rosją i Białorusią, że to w ogóle nie ma sensu i tak dalej. Ale ja dzisiaj udowodnię, że pan minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak jest genialnym strategiem i taktykiem, a pomoże mi z tym załoga czołgu Rudy 102 i pokażemy, jaka jest taktyka wojsk rosyjskich, ale też pokażemy, jaka jest taktyka wojsk polskich. Także zaczynamy. Dobra, słuchajcie, na początku jak omówimy sobie działanie wojsk rosyjskich, taktykę wojsk rosyjskich, wojsk pancernych. Tutaj załoga czołgu Rudy 102 nam pomoże w tym. Zaprezentują najpierw, jak działają Rosjanie. Pan minister oczywiście to wie, no ale nie wszyscy to wiedzą. Dzisiaj zdradzam po prostu taktykę. Także na początek, jak działają Rosjanie i zaraz pokażemy drugi zajazd, tak zwany, jak działają wojska, jak ewentualnie by zadziałały wojska polskie w takim wypadku. Dobra, słuchajcie, już Grigori odpalił czołg, Janek dowodzi oczywiście, no i Gustik jest dzisiaj ładowniczym. Także powoli tutaj ruszamy. Grigori do boju. Oczywiście przypominam, że to jest działanie na razie wojsk rosyjskich. Dojeżdżamy do granicy. Dojeżdżamy do granicy, zaraz tutaj o coś tam. I co się dzieje na granicy, proszę Państwa? Co się dzieje na granicy? Na granicy oczywiście stoją zapory. Zapory nie do pokonania przez wojska rosyjskie. Teraz oczywiście następuje telefon do towarzysza Putina. Misza i jego przyjaciel Jura dzwonią do towarzysza Putina. Towarzysz Putin, co my mamy zrobić? Polacy postawili takie straszne tutaj zapory na granicy. Co teraz się stanie? Co teraz będzie? Co mamy zrobić? My się już boimy, bo jeżeli już na granicy spotkało nas takie coś, to co będzie dalej? Co będzie po prostu, jeżeli pokonamy tą granicę? No, nie ma sensu ryzykować. Wojska rosyjskie oczywiście w tym momencie dostają informację od Putina, że może pokonają te zapory gdzieś z boku. No ale nie. Z boku, tak jak widzieliście na zdjęciach tych oryginalnych, jest płot też nie do pokonania. Rosjanie meldują towarzyszowi Putinowi, że jest płot nie do pokonania. Nie da się tego zrobić. No i jest po prostu decyzja o tym, żeby zawrócić, nie ryzykować, bo skoro już na granicy mamy takie zabezpieczenia, pięknie obsadzioną granicę, to trzeba zawrócić i nie ryzykować, bo później dalej na kolejnych liniach mogą być tylko gorsze przeszkody. Także tutaj koniec na temat taktyki wojsk rosyjskich. Tak by to się skończyło i po prostu Rosjanie wycofują się. Nie ma sensu ryzykować i ci są w drugą stronę z powrotem na obwód kaliningradzki do magazynu broni, kurde, nie? Okej, słuchajcie, teraz zrobimy. Dobra, Gustlik tam nie ładuj.
Głównik niech nie ładuje, to jest bez sensu, ale zrobimy kolejny zajazd. Janek dowodź tam, Janek dowodzi i po prostu drugi zajazd będzie, jakby to ewentualnie przebiegało i gdyby to była taktyka wojsk polskich. Oczywiście Janek sobie zadowodził, dał komendę Grigoriowi, Grzesiowi dał komendę, żeby jechał i gdyby to ewentualnie Polska miała atakować, co by się stało? Zaraz zobaczymy. Gdybyśmy my swoją potęgą chcieli zaatakować obwód kaliningradzki, co by się stało? Oczywiście jedziemy, tam się trochę kręci. I co? Jest po prostu blokada. Nie możemy przejść przez granicę. No to oczywiście Janek jako wybitny dowódca daje komendę Grigoriowi, żeby ogarnął to z boku. I czy pokona płot? Pokonał płot. To jest niesamowite, proszę Państwa. Jedziemy na obwód kaliningradzki i atakujemy Rosję w tym momencie. To jest niesamowite. Jednak się udało. Taktyka wojsk polskich wygrała. Dziękujemy, Panie Mariuszu. Słuchajcie, dobra. Dobra, nie będziemy przepalać paliwa, bo oczywiście ropa droga, wiadomo ile to wszystko pali. Nawet czołg T-34-85 dał radę po prostu pokonać zaporę, którą postawili w tym momencie, to by byli Rosjanie, załóżmy, gdyby nas się bali, a mają czego się bać, bo wiadomo, będziemy największą potęgą Europy i będziemy mogli sobie, jak będziemy chcieli, jak pan Mariusz Błaszczak podejmie taką oczywiście decyzję, zaatakować Rosję. Nie, że Rosja będzie nas atakowała. Rosja będzie się nas bała. I tak będzie. I wtedy zaatakujemy. Zastosujemy tę taktykę i oczywiście wojska rosyjskie nas nie powstrzymają, proszę Państwa. I słuchajcie. Dobra, tym takim pozytywnym akcentem, troszkę dzisiaj satyrycznie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, dajcie oczywiście łapę w górę. Napiszcie komentarz, co myślicie o tych umocnieniach na granicy. Czy to zda egzamin, czy to po prostu jest chwyt PR-owy przed zbliżającymi się wyborami i znowu mydlenie ludziom oczu, że jesteśmy fajni i stawiamy fajne zapory i że będzie wesoło. Nie? Dajcie znać w komentarzu. Albo napiszcie komentarz taktyczny dla zasięgów. Dajcie oczywiście łapę w górę. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki. Cześć i czołem.